Cześć, witam na Stardew Valley. 10. odcinek, podwójne cyfry. I jeśli chodzi o podwójne cyfry, mam pomysł, jak rozdystrybutować łapki w górę w odpowiedni sposób, ponieważ YouTube je usuwa, jak wszyscy dadzą jednocześnie, więc przypomnij sobie swój ostatni numer dzienniku, jeżeli jesteś teraz w szkole, no to obecny. Ten, który ci pierwszy przychodzi do głowy. Pierwsza cyfra numeru w dzienniku to jest minuta filmu, w której dajesz łapkę w górę. I zero się nie liczy. Albo się liczy, więc jak masz od 1 do 9, to daj łapkę w górę teraz. A jak masz od 11 do 20, to daj łapkę w górę potem. I wszystko jest tak, jak powinno być. Jutro będzie świeciło słońce. Dobrze. Czap do Community Center, to do Kowala. Żaluzja i Kowal. Ktoś mi mówi, żebym zasadził siano. Lucky Purple Shorts. Bring them back to me discreetly. Dobrze. Fioletowe majtasy zgubił. Nie mam pojęcia, gdzie będą. Konewka. Na pewno będzie podlewane, ale najpierw... Safety number one priority. Kitku number two priority. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam FPS Russia. Szkoda, że taki dobry kanał został stracony przez angielski YouTube. A w ogóle... Kontrowersyjny jestem dzisiaj. Smacznej wody. Jest godzina 13, nagrywam to bardzo późno jak na mnie. Zwykle nagrywam o 11, ale dzisiaj miałem troszeczkę rzeczy do ogarnięcia rano. I dlatego film jest nagrywany o takiej porze i dlatego nie piję kawy. Ale jak wy pijecie kawkę, może macie taki już nawyk, to oczywiście smacznej kawusi. Smacznej herbatki, smacznego soczku, smacznego... Ktoś napisał smacznej yerby, że piję yerbę do odcinku, więc... Smacznej yerby. Dobra, udajmy się na dół. Coś z tego wziąć? Nie, myślę, że mam wszystko, co potrzeba do podbicia świata. Kurna, ten tekst Adwiego jest taki wersatylny. W tak wielu kontekstach się mówi, mam wszystko, co potrzeba. Nie wiem, kiedy mam zasadzić tamto w ogóle. Tamte... siano, ale myślę, że to jesienią możemy zrobić spokojnie. Chociaż siano chyba rośnie latem i jesienią. Ewentualnie będę miał czas. Na razie bym chciał zasadzić blueberries. Sweet pea mieliśmy dać komuś. Spiceberry. Gusowi. Dzisiaj jest ostatni dzień. No to dzisiaj musimy to znaleźć. Dlatego pójdźmy na eskapadę. No tutaj już wiosenne zielone cebulki nie rosną. Bo nie ma wiosny. Ale myślę, że... jakieś inne ciekawe fanty dostaniemy. Ja się trochę cykam. Tutaj jest. Musiałem mi wytłumaczyć psiapsi, o co chodzi. No nie znałem tego mema akurat. Dobrze, robale DDL, nie widzę żadnych. Udajmy się dalej w lewo. No i 10. film. Powiem wam, że 10. film mógł być tematyczny, ale nie był. Bo jest za dużo się dzieje po prostu z tym latem i było dużo do ogarnięcia, ale... Ale... 15. film ze Stardew Valley. Będzie czymś specjalnym. Będzie specjalny gość. Możecie spekulować. To jest fajne słowo. Lighting quality medium. Hallo. Hi. No. I od razu gra wygląda lepiej, co nie? Będzie specjalny gość na 16. odcinku. W komentarzach możecie spekulować, co to będzie. Na 15, nie na 16. No i tyle mam do powiedzenia z ciekawych rzeczy. Dzisiaj jeszcze damy radę zasadzić blueberries. Kupimy je w drodze na górę. I wrócimy, taką pętlę zrobimy, taką ósemkę. Bo spiceberry musimy znaleźć do tego questa. Bardzo będę smutny, jeżeli nie damy rady. Okej, wróciliśmy tutaj do tego punktu. Nie przejedziemy tylko obok autobusu. Chociaż... Dobra, już za późno, poszliśmy w tą stronę. Trochę szkoda, że nie znaleźliśmy. Ewentualnie możemy sprawdzić w internecie, gdzie to rośnie. Więc udajmy się... Cześć dziadyga, gdzie to zostawiłeś? Okej, nie masz pojęcia, bo jesteś stary i nie pamiętasz nawet imienia swojego... wnuka. Dobra, więcej sweet peas mamy. Na pewno jest inny region na każdą rzecz, tak? Tylko nie znamy tego regionu. Mógłbym sprawdzić na telefonie w sumie, ale... Myślę, że jak zrobimy pętlę takiej mapy całą, no to damy radę. Nie mów nic, nie mów nic, nie mów nic. Ej, dobrze.
Nic z tego. Dobra. Nic o nas, wszystko o nas. Tutaj zróbmy tą samą mapę. Cześć, Beniu. Muzyka się tak nagle przestała. Przerwała. Kalcyt? Już mieliśmy kalcyt, dobrze. Czekaj, czy kalcyt jest? Nie, nie, nie. To mi pulsowała ta rybka. Śmietnik w tym miejscu. Dobra. Tutaj nie wchodzimy. Tutaj debile chodzą do sklepu. Jak w ogóle ta ciężarówka tam wjechała? Dobra, czekajcie, bo mam cię napisać. Tutaj trzeba wkładać przynętę, dlatego mi nie działało w ogóle. Ktoś mi powiedział, że przynętę trzeba pamiętać wkładać. A myślałem, że po prostu to wkładam i to dlatego mi nie działało. Okej, okay. Mu możemy oddać wieczorem, tak? Bo on jest otwarty. No to jutro zasadzamy. Przepraszam, jutro zasadzamy, dzisiaj ogarniamy questy. Szukamy tych portek fioletowych. Czy bawił się w kamerzystę z portkami? Nie, na szczęście nie. Gra nie ma żadnych takich modelów. Tutaj w ogóle jest śmieszna część mapy. Cześć, Beniu. No, no, w sumie muszę zebrać te grzyby tamte. Dobrze. Rybka tutaj, dobrze świeci. To jest akurat ciekawe, że nam świeci. Lake fish? Ocean fish? Specialty fish? River fish? No. Poison? Poison? Tasty fish. Tutaj. Field research bundle. Tam się wkładało. Czyli nam źle pulsowało. Źle to zinterpretowałem. Portki tutaj będą? Nie. A czy z drugiej strony będą portki? Nie. Telefon sprawdzę. Dobra, mamcia mi napisała. Ale mamcia wie, że nagrywam o tej porze. Więc wie, że odpowiem jej potem. To jest super, jak rodzice rozumieją twoją pracę, nieważne jak jest. Jaka jest praca youtubera. Śmieszna. Czego my szukamy? Spiceberry, tak? Delivery. Tak, Spiceberry. Przypuszczam, że w tej części mapy będzie, bo tutaj nie znajdowaliśmy tego. Chociaż znaleźliśmy się jedno na początku. Cześć, byku. Spiceberry Stardew Valley Location. Superansko, Google nam dało rezultat. Nie ufasz mi. Nie ma stresu. Foraging and summer seeds. O! Proszę bardzo, była skitana za drzewem. Bardzo ładnie. Poufmy w tym miejscu. Kto chciał tą... Gus, na pewno wieczorem będzie można pójść do Gusu. Nie do Zusu, tylko do Gusu. Wiecie, jak się nazywa osoba... Wiecie, co mówi osoba, która bardzo, bardzo kocha język hiszpański oraz główny urząd statystyczny? Wiecie, co ona mówi? Amo Gus. Susus Amogus. Dobrze. Gusowi oddamy wieczorem. Połówmy trochę dzisiaj. Szósty level bym chciał wbić. Cholera Kraken. Damy radę go wziąć. Damy radę. Kto jak nie my. Kto jak nie my. Niech się wyleje Jean. Ej, mów mi Aladdin. Superansko. Mother catch. Nie wiedziałem, że są takie achievementy. Fish. Nie wiem, czy dużo tych rybek jest w sumie. Achievements. Mother catch. Złap 100 ryb. Po prostu 100 ryb. No to była nasza setna. Tak szybko nawet się... O! Nie zdążyłem przesunąć w moim siedzeniu. W moim krześle. W moim fotelu. 10 tysięcy w portfelu. Na gamingowym fotelu. Gdyby Żabson był youtuberem. To Żabson Floyda Mayweathera napisał, chyba tak. Więcej rybek, mam nadzieję, że do community center pójdą. Są bąbelki, to korzystamy, halo. Mój stary jest fanatykiem rybacza. Jak ktoś nie oglądał filmu Fanatyk, to jest film stworzony, bazowany na tej kopipaście. Pół godziny trwa, na Netflixie był na pewno. Polecam. Bardzo się fajnie oglądało. Usiedliśmy na Discordzie z dwoma znajomymi. I się podobało. Całej trójce.
Nie zdążyłem kliknąć. Kółko myszki mi pykło. Ale tak szybko dostajemy pociąga nam za to. Sorry, ale to jest bardziej interesujące. To się odbija, to jest takie gówno, że to się odbija. Ja tak nie lubię tej mechaniki, ale no jak ryba idzie na sam dół, no to nie masz perfekta. Chociaż jeżeli amortyzujesz tą rybę, to... O! Skeletal Tail. Thank Mr. Skeletal. Zostaliście odwiedzeni przez Spooky Scary Skeleton. Napiszcie w komentarzu... Musicie mu podziękować, ale nie w ten sam sposób. Musicie wszyscy inaczej, bo inaczej YouTube pomyśli, że to jest spam. I usunie komentarze. Jak to zrobicie, dostaniecie dobry wapń. I dobre kości na resztę życia. Tak to działa. Przysięgam. To jest Bob. Wklej go wszędzie, żeby mógł przejąć YouTube'a. YouTube kiedyś był inny, naprawdę. Na moim profilu w Robloxie miałem Boba. O, trzeba można wszędzie ogarnąć. Nie wiedziałem. Na Robloxie, na moim profilu. Jak nagrywałem ten film z Robloxa na pierwszego, na prima prelis, to... Jak edytowałem mój profil, tylko na chwilkę przed tym, to... ten. To mi się automatycznie... Zmieniałem hasło, nie? Automatycznie mi się status wywalił. A miałem status od 2010 roku. This is Bob, copy and paste him so he can take over Roblox. Byłem naprawdę bardzo śmiesznym dzieckiem, przysięgam. Miałem koszulkę z trollfacem. It's 420, man. Do 6 otwarte? Dobra, zdążymy. I sobie połowimy tutaj jeszcze raz wieczorem. Hejka, naklejka. Tak, jest fest masno. No masno to jest takie, no masno fest, no. Kurna. Boxdel jakby jest kontrowersyjną postacią na polskim YouTubie, ale można mu przyznać po prostu jedno, że zajebiście śmieszna jest cała społeczność, która jest naokoło niego, no. Masno to jest takie byćku masno fest. Bardzo, bardzo lubię całą tą część internetu. Chociaż za fejmem ja nie przypadam. I nie śledzę, siedziałem tylko jak ktoś ze znajomych walczył i tylko rezultatem samym. Albo jak Tom Pierszyk się wkradał, nie? RIP Tom Pierszyk, bo pokazali zdjąć ten film. Halo. A, to. Rękojeść. Nowa nagroda. Dawaj, 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 dawaj. Okej. Zobaczmy ty, Byniu. Ja mam dla ciebie kalcyt. Nie, ty lubisz amertyst, ty lubisz. Tak, udekorowałem. Nie wiem, co ci mogę dać, przepraszam. Nie mam dla ciebie miłości. Ktoś tu był przed tobą. O, tą piosenkę jak ktoś rozpozna. Wy macie co odcinek takie zgadywanie piosenek. Staram się, żeby mój repertuar był w miarę zróżnicowany. Nie przyszedłeś ze mną gadać, no to dostaniesz popsutą płytę CD. Spierdzielaj. Wiesz, jak się nazywa cygan z płytą w dupie? Napiszcie w komentarzu. Jestem taki dumny z tego gównianego żartu. Dobra, zahaczmy przez Community Center. Cześć, Byniu. O, wylałaś mleko? Przepraszam. Widzowie Mandzia na streamie to robią bardzo często. Okej, daj mi pokazać Jazz, Gus, Maru. Nie mam cholera pojęcia, co komu dać na urodziny. Jazz, co jej mogę dać? Co mogę nadać? Zapraszają cię na urodziny jakiejś kuzynki pięcioletniej. Co jej masz dać? Encyklopedię Brytanikę? No... Byniu, nie sądzę, a miałem tutaj pójść. Miałem jakąś zabawkę. Ja się zawsze pytam rodziców, co lubi, czego nie lubi, z czym to się je. Dobra, wiemy, które dwie ryby oddać. Lakefish, big fish, little fish, cardboard box. Bardzo ładnie. Kolejna część tego zrobiona. W nagrodę mamy... Okej, to jest jakby taki upgrade do wędki.
Jak dostaniemy wędkę z iridium, która kosztuje 6000 czy 4000 i wymaga poziomu dość dużego. Zjedz sobie wodorosty, glony. Chyba glony bardziej, algi. Dobra, vault. Nie. 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 Okej, po prostu tutaj trzeba kwit dać. Więc jak będziemy mieli dużo kwitu, bo będziemy zasadzili multum starfruitów, to wtedy tutaj będzie można przyjść. To jest taki dom kultury, cholera. Czego tutaj mam taki kursor do złapania? Nie mam pojęcia. Kursor się zmienił. To jest taki dom kultury. Tylko że nie komuniści, Sowieci go założyli, tylko... Nie wiem, mój dziadek pewnie, znając życie. Czy w nocy znaleziemy w ogóle te portki? Okej, z tamtej strony już byliśmy od dołu. Jutro też zrobimy hunt portek. Nie mam cholera pojęcia, gdzie mogą być. Do której jest gildia otwarta? To 10 wieczorem. Ci to mają normalne godziny. Cześć youtuberze, kochani. Claymo. Okej, strasznie wolny jest. Fajne masz rzeczy. Slingshot jest chyba idealnym gameplay balancerem do kopalni, no bo cholera, no macie w kopalni kamienie, które i tak musicie wykopać, żeby przejść. Więc sam fakt, że... Sam fakt, że macie kamienie do slingshota, to jest bardzo dobrze zbalansowane. Meja... I tak mi powiecie w komentarzu, gdzie to jest. Meja Lewis Shorts. Cześć, Byniu. Nie pal. O, już nie ma bąbelków. F. Dobra, to wracamy górą do domu. Chociaż jeszcze połowić możemy troszeczkę. Ta, muszę się zgodzić do cookies. Okej, dowiedziałem się właśnie coś bardzo, bardzo spicy. Trochę jak ta spicy berry, którą miałem oddać temu. Poza tym, ponieważ większość dni otwarte. Okej, no to jutro podbijemy, jutro to zrobimy. Jak to mu oddać dyskretnie? No przypuszczam, że mu to trzeba oddać w jego własnej chałupie, tak? Rozumiem, że również są jakieś repercussions na oddanie tego w niedyskretny sposób. Na przykład wywieszenie jako flagę. W Czechach tak chyba zrobili. Prezydentką flagę ukradli i dali tam wielkie czerwone spodnie. Oho. Okej, to jest spoko. Rybki na sprzedaż, to już mieliśmy. Tego nie sprzedajemy, to sprzedajemy. To sprzedajemy, to... Zostawmy jedno, może ktoś będzie chciał na questa. Dobra, 10:20, powoli się udajmy z powrotem. Może w tej tutaj dróżce znajdziemy jakieś ciekawe rzeczy. Nie rób takiego gwizdania, bo ja cię zaraz gwizdnę. Może tutaj coś znajdziemy. Ty, jak wygląda jego chałupa wieczorem? Bo do niego chałupy można wejść po prostu, tak? Hello, Byniu. Okej, okay. Po prostu sobie tak. Disco Inferno. Dobra, idziemy dalej. Tutaj są jakieś takie dziury, nie wiem dlaczego już. Pochodni przy sobie nie mam. Ty, shiftem się chodzi wolniej. Chciałem nawiązać do tego, że w Terrarii shiftem można... pochodnie wyjąć tymczasowo. Bo mi mówiliście, a tutaj myślałem, że... jakoś magicznie będzie to samo, ten sam efekt, ale... niestety nie. No, nie jemy grzybów, grzyby są niedobre. Nie, jakby low-key, grzyby są bardzo smaczne. Jako dzieciak nienawidziłem grzybów, no bo pieczarki, wiecie, ale mnie pieczarki, kurki. W jakiejś restauracji w Płocku jadłem makaron z kurczakiem i kurkami. Albo nie, to była wołowina chyba i kurki. Bardzo dobre, bardzo, bardzo smaczne. Moral, okej. Okay. Okej, okay, nic z tego nie sprzedajemy. Podlałem, wszystko podlałem rano. Kitku ma wodę, ma. 9. Obraz kolejny. Gwyby oddajmy tutaj. Topaz tutaj. To na zewnątrz.
To na zewnątrz, to tutaj na razie. Przynęte też na zewnątrz. It's getting late. It's getting late był pierwszą linią w jakiejś piosence Rihanny. Podaję, że please don't stop the music. It's getting late. Jakoś tak by to leciało. Jakoś tak mi świta. No mamy więcej dzisiaj hajsu na zakup blueberries. O, dzisiaj będziemy mieli dobrego fuksa, superansko. O, i kolejny list. New phone, who this? Artykuł o mnie w lokalnej gazecie. Drip. Dobra, pozdro mam cię, przyjedź do nas, odwiedź nas. To jest takie super uczucie, kiedy mama jest dumna z nas. Jakby niezależnie co robimy w życiu. Kochana osóbka mam cię. Okej, tak też można. Halo. No. Za wcześnie wypuściłem przycisk. Ale teraz w sumie też widać to nawet w... W rapsach to widać. Jakby raperzy nawijający o swojej mamci. Przecież Olsza Kumpel wydał takiego tracka nawet niedawno. Avi. Który jakby tytułowo nie był bezpośrednio, ale to tam tytułowo, to jak to wygląda tytułowo, nie? A u jego to się nazywało Pieta. No bo Avi w ogóle siedzi w takich włoskich tematach. Przyszedłem piekło Dante Alighieri. Nie, naprawdę. Avi robi taką dobrą robotę. Tak mi się fajnie słucha każdej nowej piosenki od niego. Piosenki, traka. Są elityści, którzy będą... Wiecie, ile można mówić tego. Piosenka, track, utwór. Robisz dobre traki, jestem lucky. Look. Utwór, kompozycja. Po angielsku na wszystko mówicie song i nikt nie jest skurzony. Widzicie? Kolejny powód, dlaczego polski jest lepszym językiem, bo możecie się wkurzać na Polaków. A to jest chyba praca każdego Polaka. Ta trąbka... O! Okej, no... Fer, wiesz co dzisiaj będziemy robili? Oj kurna byczku, wiem, będziemy łowili ryby znowu. Oj byniu. Haha. No chodź Bombel, powiedz masno. Mam screenshota jak na kwadratowej masakrze na pierwszym sezonie Boxdel mówi masno, nie? Rainbow Trout, pog. Po prostu im większa jest ryba, tym więcej osób w komentarzu musi napisać pog. I tak działa. Tak to działa. Wbijemy do niej jakoś po 8, tfu, po 9, po 10. Oż ty, cholero, to jedna. To jest kraken, jakiś taki. Pierwszy raz w życiu nie udało mi się złowić ryby. Mówię, to był kraken, widzowie, to był kraken. Oj ty, oj ty, oj ty, oj ty. Czy to jest rzeka, czy to jest morze tutaj, czy to jest jezioro? Nawet nie wiem. To jest rzeka, dobra, a tam jest jezioro, bo jest tego więcej. Nie, no to była chyba ta agresywna ryba, nie pamiętam jej nazwy. Ale już złowiliśmy kiedyś dwie, po prostu teraz taki pattern wzięła, że... Tam jeszcze wrócimy dzisiaj, mam nadzieję. Ale naszym priorytetem... Każde pokolenie... Dlaczego mi się kojarzyło priorytetem z pokoleniem? A nasze nie. Siemaneczko, Beniu. Powiedz mi, ile u ciebie, po ile u ciebie chodzą takie rzeczy? Zajebiście marzyłem. A do kiedy mam byku ci to oddać? Okej. Okay. Marni, co ty lubisz? Rybkę? Dowiemy się w naszej trasie. Okej, okay, czyli to jest długoterminowy quest. Halo, telefon. Kiedy odbierasz telefon, a mówi do ciebie Jacek z Iwony, żebyś ocenił konsultanta, jakby... Przepraszam najmocniej. Kto to tam mieszka? Lia. A, to ta ładna.
Przepraszam najmocniej, wiem, że to zależy praca, tak, ale... Nagrywam. W sensie wiem, widzowie, znam wasze argumenty. Ja czuję, że jakby bardzo dużo osób, które pracują w call center, narzekają na to, przypuszczam, no to jest chyba zawód, który ma największą ratę. Highest rate of, największy stopień po prostu ludzi, którzy rzucają tą pracę. I nie zostają długo. O, questior, poka. Dosłownie byku takie coś sprzedałem. Ale ty, wyłowimy ci. Dobra, dawaj mi blueberries chyba. Chociaż... Arkusz otwieram. Byki, pisaliście mi, że blueberry są najlepsze, ale według mojego arkuszu, który ma bardzo solidną matematykę, pomidory mają o wiele lepszy zarobas. Bo częściej wypłacają, że tak się wyrażę. Potrzebujemy i tak czy siak melonów dużo, bo potrzebujemy złote na ten bundle. Korna potrzebujemy dużo. Dostaćmy tak z 20 korna, myślę. Dajcie 7, dobra, 7 razy 3. Nie narzekam. I melon trochę. Nie, kupmy pomidorów dużo. Bo są bardzo tanie. 30. Dobra, i 42. It's 420, man. Nie wiem, co z tym zrobimy. Możesz ze mną pójść, będę cię trzymał za rękę w kopalni. Jak leciała ta piosenka? Nie bój się nas krzywdzić. Bardzo chętnie cię odprowadzę po zmroku. To coś od Kukona. Z ogrody mixtape drugi. Dobra, lecę na górę tylko wyłowić tamtą rybkę. Nie sądzę, że to będzie bardzo... bardzo trudne dla mnie. Szybko to zrobimy. Zagadamy do bezdomnego oczywiście. Hej, kabyniu. Wyłówmy smallmouth bass. Bass. Wiem, że bass, ale David tak kazał. Oddajmy ją Lia. Ona nas pokocha. Będziemy musieli zdecydować pomiędzy Lia a Abigail. Komentarze, wszyscy kochają Abigail, więc wiecie, jaki jest mój wybór. Po co wybierać, jak mogę wziąć obie? Nie, i pójdziemy zasadzić wszystko na farmie dzisiaj jeszcze, zdążymy na pewno. Oj, cholera, zapatrzyłem się na aparat. Nie. Daleko, blisko wybrzeża, więc może tu być mniejsze. Jakbym stał tutaj, by było lepiej chyba. Ej! Ty kutwo! Dobra, przynajmniej to dostałem. Halo? Okej, czyli się nie dostaje skrzynki jak ten. Za wcześnie puściłem i myślałem, że jakby moment wystarczy, tak. No, sam siebie wyzywałem. Marnujemy czas. Jest. Jest dobrze, widzowie. Rainbow Trout, pog. To mieliśmy na questa dać, tak? Largemouth Bass! Mi się mylą, a sprzedałem wczoraj wszystkie moje ostatnie takie ryby. Cholera. Nie wiem tam. W teorii tak łatwo jest wyłowić jedną rybę, w teorii tak trudno. Mógłbym to wszystko zostawiać, ale zarobas. Nie mam pojęcia. Myślę, że to jest kwestia czasu, no przecież tutaj wczoraj wyłowiliśmy taką. I wyłowiliśmy ich chyba z 3 albo 4. Zielona taka jest. O! Dobrze. Daliśmy radę. I to ile to leczy? Zjedz sobie ku bagietę. Francuzie ty jeden. Oui, oui. Nas nie stać ciągle na kury niestety. Ale myślę, że jak pierwsze plony przyjdą, no to będzie... S sabyczku. Hejka! Dam ci jedną tą. Tak, dla ciebie jedna, żebyś sobie zjadła. Bardzo dobre są. To ona też jest słodziutka. W ogóle dużo postaci w tej grze jest taka bardzo kochable. Przytuliłbym bardzo. Hej, kabeniu. Nie wiem, ciebie nie lubię zbytnio. A ty jesteś mi taka neutralna. O, babcia! Hejka! Zajebiście.
Chyba bulka, jak jest miła, to też miło gadać z takimi osobami po prostu. Dobra. Gdzie jest nasza przyszła żona? W domu? A-a. Stinky. Nie można wejść. Dobra. Gdzie jest Stardew Valley Wiki? Idziemy na swoją farmę, a wieczorem ją znajdziemy. Taki jest plan. Leach Stardew Valley. Jedna z 12 postaci, którą można ożenić się z nią, zajebiście. Dom się otwiera o 10, ale mu trzeba dwa serduszka z nią, no to będziemy mieli. Okej, okay. Czas zasadzić motyka. Mamy 30 tego, 21 tego. Dobra, to tutaj zróbmy takie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Albo zróbmy... Zróbmy to inaczej. 4, 5, 6. I tak to zasadźmy. Tutaj będą nasze kukurydze. W taki sposób. A może je bokiem zasadzić? Ja je zasadzę bokiem. Dobra, 30 to będzie 5 razy 6. O, nie dałem rady. 30 na 4 to będzie niepełne. No dobra, czy to musi być pełne? Damy radę, widzowie, damy radę. Kukurydzę zasadzę pionowo, żeby nie zasłaniała mi nic. Ja farmuję gliny, bez obaw. Dokładnie mówiłem, że farmuję glinę. Okej, okay. Czy chcemy zwiększyć jakość, czy chcemy je przyspieszyć? Myślę, że kukurydzy możemy przyspieszyć. Speedgrow. Nie wiem, speedgrow. No dobra, fertilizer. Sap. Skraftujmy sobie, ile możemy. Trochę dupa. Czy komuś innemu zabrzmiał ten dźwięk? Dźwięk przenoszenia tego zabrzmiało jak polirydem. Od, jak on się nazywa? Phonon? On? Oni? Feel the music, polyrhythm. Taką zajebistą muzykę robi chłop. Bardzo ładnie, bo 3 zrobiliśmy, więc możemy to... Czekajcie, czy to jest... 28. Dobrze. Tak, i teraz tak. Źle wyliczyłem. Tutaj jednego rządka nie powinno być. Ale mi to nie przeszkadza. Możemy zasadzić więcej potem. Będzie nierówno. O nie, będzie nierówno. Nie, ten tak nie zrobimy. Trochę będzie to problem podlewać, ale... Źle policzyłem. A szkoda. To tutaj mogę zasadzić, cholera, teraz. Trochę zmarnowałem speedgrow niestety, ale... Nie sądzę, że to jest takie wielko istotne w wielkiej skali rzeczy. Nie jestem pewien, czy ty sięgniesz w ogóle. Więc na pewno... No w sensie on tam chyba był dobrze ustawiony, ale wolę nie ryzykować. Przenieśmy go w to miejsce. Ten dźwięk taki... Dobra, udajmy się na górę. Czkitku. Schedule. Okej, okay, tu jest wszystko. Spring? Nie. Monday. Thursday. Okej, okay, Monday. Normal schedule. 7:30. Wraca do domu. Okej, okay, no to jutro jej to damy. Na chillu. Okej, okay, rybki, które mamy do community center oddać. To na questa, więc tego nie. To odłóżmy tutaj. To sprzedajmy. Largemouth bass, dobrze. Bass, how low can you go? Jutro będzie piątek i nie, na normalny rozkład. Dobrze, jutro będzie...
Beautiful sunny day. Napełnijmy konewkę dzisiaj jeszcze. 8 godzina, halo, my idziemy łowić ryby. Jak głupi, chciałem iść spać o 8. Jutro ją znajdziemy, jutro jej damy rybę i za to, że jej daliśmy rybę, będzie chciała zostać nasza forever and ever. Dlaczego tam świeciło coś z lewej? Mam nadzieję, że mój arkusz miał rację i ktoś nie zrobi jakiejś dzikiej matmy w komentarzach, żeby powiedzieć mi, że tak naprawdę blueberries były lepsze. Ja obliczyłem, że większy zysk można pozyskiwać z... W sensie, no, większy zysk per... A, no, gdzie jest ten bąbel? Większy zysk można uzyskać z... pomidorów. Ej, co to było? Stardew Valley will have battle royale normalnie. Sięgniemy. Chciałem przeczytać, co to robi automatycznie. Stąd. No i zajebiście. Czuć się, odsunąć i będzie gitara. 6 level łowienia wbijemy. Ta ryba ma jakiegoś naprawdę... paraliż ma. To jest Magikarp zasob sparaliżowany. Ciao. Bardzo ładnie. Max, bąbelki i perfekt jeszcze. Tak, max, bąbelki i perfekt. Pierwszy raz w życiu zrobimy. To będzie fioletowa ryba, gwarantuję wam, widzowie. Okej, okay, no złota. To jest schody, tak? Mamy srebrną, złotą i teraz będzie fioletowa. Okej, okay, to była chciwość po prostu. Nie zauważyłem, że ryba jest taka nadpobudliwa. Niektóre ryby mają paraliż, niektóre mają ADHD. Nie ma ryb pomiędzy. Okej, okay, no ta ma taki... Przepraszam, ta jest pomiędzy. Ciop kolejny. Max, bąbelki, perfekt. Fioletowa, bardzo łatwo fioletowa. Dziękuję, gro. Fioletowa. Naprawdę? Bream. Chyba pierwszy raz Breama złapałem. Bo to jest nocna ryba, tutaj chyba nigdy nie łowiłem w nocy. O, ta trochę skoczna. Perfekt ze skrzynką? Oczywiście, że tak. Złoty czab, nie ma siary. O, amertyl dla naszej drugiej miłości. Chcę na jednego miejsca na ziemi, gdzie problemy przestają mieć znaczenie. Ojoj, Beniu, nie rób tak. No, to chyba się śmieje ta gra. Musimy dostać krakena. Zielonego. Jest lepszy niż fioletowy, przysięgam. 11 godzina, ostatnia rybka i lecimy. Twój stary. Co mi rzucasz w kamerę? Oj, ej. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Zobaczmy tego Breama. Nie, nic z tego nie oddamy do Community Center. Dobra, ostatnia i lecimy. I... no, chciałem na dół akurat zacząć spadać. Nic straconego. Ciop, dobra. Z rybek troszeczkę zarobiliśmy. Może włóżmy te pomidory tam. Będzie dziwny offset na tych pomidorach. Ale daje mi powód, przynajmniej i tak codziennie sprawdzam plony. Więc jutro kupimy pomidory, zasadzimy w te puste miejsca. Mam nadzieję, że nawóz zostanie na tej ziemi. Pod tym niebem. Team twój stary toczy się. Tak to jest, jak się idzie nocą. Po prostu się potyka o wszystko. Ale zdążyć zdążymy. Nie ma stresu. Dobra, co robi jutro Lia? O 12 dopiero wychodzi do rzeki? Okej, okay, mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że te 4 sloty zostaną. To damy tamtej. No
Na szczęście Lia nie wygląda jak dziewczyna, która będzie się z nas śmiała przez to, że mamy... przez to, że mamy tylko 42 na koncie. No okej, dzisiaj już nie mamy 1000. Nie mamy 1000, jak zwykle. Sorry, musiałem OBS-a włączyć z powrotem, żeby zobaczyć, jak długo trwa film. Ale jeszcze jeden dzień spokojnie pociągniemy. To chyba czwarty dzień już dzisiaj jest. Nie, może drugi, nie wiem. Pogoda. No, jest lato, więc nie będzie dużo padał deszcz. Jak ją zobaczymy, to jej damy. Tej to damy. Damy, dane. Damy, no. Oho! No do Community Center jedną na pewno oddamy. Mango bardzo ładnie rosną. To podlejmy potem. Ufam, że jeszcze damy radę kupić tych pomidorów trochę. Bo ziemia została obiecana. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Tutaj tylko chcę to walnąć, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, 4. Auć, przepraszam. 9 mogę kupić. O, 9 pomidorów i będzie ślicznie wyglądało. Ewentualnie jeszcze 7 kukurydz, ale nie wiem, czy będę miał hajs. Nie, w dół nie idźmy, w dół nie idźmy dzisiaj. W dół potem pójdziemy. W dół pójdziemy dopiero po 12. Zabijemy 2 ptaki i 1 kamień. Hot pepper. Nie zrobię żartu. Nie zrobię żartu. Ale przynajmniej mamy grape'a, który możemy oddać do bundla, więc od razu tam się udajmy. Dobra, zrobię ten żart. Bobby Szmerda, hot pepper. W ogóle to, co się dzieje w Stanach, jest jakby fenomenem. Chłop poszedł do więzienia za to, że jakby zatajał morderstwo, czy tam morderstwo, czy nie znam tak bardzo detali. No ale za grube rzeczy i ludzie się cieszą, że wyszedł z więzienia tylko dlatego, że robi muzykę, jakby puknij się w czoło. To, że ktoś potrafi robić muzykę, która wam się podoba, a jest no jakby potwierdzone to chyba było, że no, zdupił i trafił do więzienia. Nie wiem, może też jest argument, że się nauczą, że się nauczył. Chociaż tak, mam rację, tutaj ja jestem w błędzie, nie oni. O! No to dzisiaj będziemy dużo zasali. Argumentem jest to, że no okej, raz to zrobił i miejmy nadzieję, że teraz nie będzie recydywistą, nie powtórzy się, że więzienie zrobiło swoje, czyli reedukację i on wróci jako lepszy człowiek i będzie teraz robił tylko muzykę, a nie będzie zabijał ludzi. Czy na przykład w takim narratywie idąc pod to, nie? Powiedzmy, że to ma jakikolwiek sens. Dobrze. Nie, Korno nie stać nas, kompletnie nie stać nas. Grass Starter Recipe za 1000. Okej, no to jest prosty zakup, to jest prosty zakup ode mnie. Radish? Wheat Seeds. Ja zasadziłem korn chyba, nie? A nie wheat. Okej. Kupmy tego dużo. Nie wiem, co to robi. 25. Sobie zasadźmy takie... Kur... Chciałem przesunąć. No dobra, zapłaciłem ci 20, a nie 10. Zdarza się. To nie jest duża strata. Straciłem... 250. No whatever. Zdarza się. Nie pierwszy raz u pierdolnika. Chciałem zamienić miejscami 0 i minus. Nacisnę lewym przyciskiem myszy. Powinno być jakieś potwierdzenie. Nie wiem, teraz ja wytykam swoje błędy game designerom. Nieważne. Zdarza się. Może się oduczymy prędzej czy później. Zasadzam pomidory i jestem zadowolony. Yo. Więc tego nie zasadzamy. 30 same seeds. No to 30 to jest 5 razy 6. 1, 2, 3, 4, 5.
Wbite na street? Siema, siemanko. Dostaliśmy glinę. Nie wiem, napiszcie co w komentarzu, co sądzicie o tym większym temacie. Raperów, co byli w więzieniu, teraz wychodzą i nagle wszyscy są zadowoleni za... No wy bardziej widzą rapera niż złoczyńcę, nie? To też jest ten głębszy temat, właśnie mówię, reedukacji. Jak działają więzienia i tak dalej, jak powinny działać. Dobra, to zasłania. Więc ten kamień będziemy mogli odpierdzielić, przesunąć, bez stresu. My to zasadzimy tego tak dużo. Podlewanie tego będzie wyzwaniem. No okej, okay. Podlewanie to wyzwanie. Nie pisz w komentarzu sans granie. Naprawdę nie rób tego. Błagam. Kitku! Co się dzieje? Kitek! A. Przepraszam, kiteł. Nie wiem, co ci zrobiłem, nie wiem, kto cię skrzywdził. Ale nie stanie się to już, szef. Myślę, że nie stało się nic. Chanterelle. Czekaj, gdzie mam... Mushroom Bundle, czy coś takiego. Ok, Common Mushroom jest Full Foraging Bundle. Morel jest Exotic Foraging Bundle. No to będziemy mogli je zanieść. Superancko. Nie, nacisnąłem F przypadkowo. Ok, no to podlewanko dzisiaj. Dzisiaj dużo zasadziliśmy. Dużo wydaliśmy, żeby zyskać dużo zysków. Zyskać dużo zysków, jo. Będziemy mieli kwit, bez obaw. Trochę dni to zajmie, ale będzie się opłacało. No i z tą ulepszoną konewką robimy taką robotę. Przypadkowo, ale nie ma stresu. Kitek! Ciebie też. Pójdźmy szybko na południe, bo teraz tam będzie Lia, mam nadzieję. O trzeciej wraca. Rysuje. Na koniec pije. O trzeciej. I rysuje. No, powiedziałem, że rysuje. Idzie i rysuje. Kochana kobieta. Hej, gdzie jesteś? Naprawdę potrzebuję moda do tego. Przed domem? Czekajcie, jest piątek. Dobra, przeczytałem wiosenny schedule, a nie letni. I o czwartej powinna być albo w salonie, w tym pubie, albo być na plaży. Więc wtedy to ogarniemy. Po prostu przeczytałem zły schedule. Więc zdążymy wszystko podlać. Gitarka będzie. E nacisnę przypadkowo. Dobra, podlewanko. Tak to w ogóle z tymi sprinklerami, jakby myślałem, no bo na razie wszystko podlewamy ręcznie, ale... Mamy przepis na sprinklery, które tylko takiego plusika robią, które nie sądzę, że są jakkolwiek opłacalne. Nie wiem, czy za podlewanie jest doświadczenie. Ale... Przypuszczam, że może jest jakieś małe? Nie wiem. Nikt mi nic nie pisał jeszcze o tych modyfikacjach, które... O tych modyfikacjach do pokazywania ekstra, do pokazywania relacji i do dokładnej punktowej. Więc przypuszczam, że to nie jest coś, z czym ktokolwiek ma problem. Więc postaram się je na przyszły odcinek już ogarnąć. Chyba, że to jest coś, co zapobiega multiplayera. O tym mi powiedzcie. Czy jeżeli mam takiego moda, co pokazuje mi mój dokładny level w farmingu, czy jeżeli multiplayer chce zagrać z kolegą, to czy on też tego moda potrzebuje? Bo to też jest trochę deal breaker dla mnie. Dobra. Odłóżmy grzyby. Coś jeszcze do zebrania? Nie. Dobra. Super. Dobra. Te dwa odłóżmy. Amertyls dla fioletowej. Nie ma urodzin na razie, więc możemy ją po prostu bez okazji jej dawać te prezenty. Równa się i idziemy.
Kitku już pomiesialiśmy. Na górze nic nie ma. No i czwarta godzina, tak się zbliża w sumie ta czwarta. Jak wrócimy z Community Center, to ona będzie w jednej z dwóch lokacji. Cześć Byniu, wiem gdzie są twoje portki, wiem co robiłeś w nocy. Simsy, prawie przycisk myszy, barabara w łóżku. On się na pewno z tego jakoś będzie tłumaczył. Dobra. To jest jesienny foraging. A to było... nie pamiętam cholera gdzie. Tutaj. Zajebiście. No to już jedno mamy załatwione. I pewnie jak odblokujemy pustynię, nie mam pojęcia kiedy, to powoli ogarniemy. No, myślę, że na pewno rok przynajmniej zajmuje, żeby załatwić całe Community Center. Może są speedruny? Ciekaw byłbym, jak to wygląda. Kwestior? Nie ma kwestiora. Cześć babka. Dobra. Dałem radę. Jeszcze nie jest na jedwabiona na Wersalce, więc... Hejka! Dzień dobry. Kocham cię. Jaka zadowolona. 1 na 8. Dzięki ci wielkie. Już posmarowałem tobą chleb. Gdzie będzie ta fioletowa? Tutaj wiedziałem, że młodziki będą. O! Hejka, mam dla ciebie prezencior. A kiedy mi dasz drugie serduszko, co? Chcesz mieć kitku? No to zapraszam do mnie, mam kitku. I możemy pójść łowić na resztę dnia. Brzmi jak plan w sumie. Oblecieć śmietniki. Nad morzem dawno nie byłem. Wyglądam na zagubionego? Tak. Mam hook, tylko nie mam jeszcze wędki. Bo mamy poziom w fishingu, który? Who? Mac Jones. Niedługo szósty będziemy wbijali. Dlatego muszę dużo łowić ryb, żeby móc kupować. O! Okej, nie wiem do czego to potrzebne. Napiszcie mi w komentarzu, do czego jest Rainbow Shell. Ale przypuszczam, że to jest taki właśnie letni. Letnia rzecz. To te są proste, te na sprzedaż na pewno. Lepsza kolejna. Mało mam energii, ale co mi... Jak to było z tym kaszankonatorem? Ale po cholerę mi to! Kurna. Kiedyś to się oglądało na YouTubie. O, zdążyłem. Bo nogi zmieniałem na fotelu. To mi trochę tak, nie wiem, no siedziałem po turecku i mi nagle tak nogi dziwnie się czuły. O! Red Mallet! Również znano jako... Nie słuchasz fanku i wszystkiego jednocześnie, ale chcesz mieć fryzurę, która opisuje wszystkie twoje gusty muzyczne. Mallet to jest taki dziwny. Pamiętam w Tony Hawk'u American Wasteland. To był pierwszy chyba, który sobie dałem fryzurę, bo trzeba było pójść do fryzjera jako pierwsza misja chyba. Kupić ubrania i pójść do fryzjera. I tak biegałem, ale no miałem 8 lat. Nie widziałem nawet tych takich dziwnych włosów z tyłu. O cholera. No to ciebie to nie zapiemy, parze pana. Może damy radę? Trochę się uspokoiła już. Słyszę cię telefon, nie? Dam radę. Jest! Co to jest? Super Cucumber! Nie wiem, pojęcie co to jest, dajcie mi znać w komentarzu. Kto do mnie napisał? A, e-maile, dobra. Czasami po wibracji słychać, co to jest za powiadomienie. Na przykład ja już rozróżniam na przykład Messengera od Telegrama, ale maile mają... maile dziwne przychodzą, te powiadomienia są różne. Dobra. Musimy coś zjeść, bo mamy 2 energii. Nie wiem co zrobić z tym ogórkiem. On jest do jakiegoś bundla może?
Nie wiem, czy jakiś przyszły bundle, czy coś takiego. Co by wygooglał? W sumie i tak nic nie robimy. Super cucumber. Naprawdę nie ma na to artykułu? Kukumba. Kukumba. Coś było takiego na YouTubie. Ocean. Behavior synka. No tak, poszedł na dół w sumie. Okej, okay, pokaż mi to. Oż ty! Co to jest za kraken? Okej, okay, widzowie, powiedzcie mi, co to było za ryba. Bo ona inaczej wyglądała nawet, miała taką czapkę. Gifting? O, kocha go ten, wizard. To w urodziny mu go damy. To jest... Nie ma, w żadnym bundlu go nie używamy. Superansko, czyli będzie dla... Czarnoksiężnika będzie na urodziny. Fenomenalnie. O której wrócić? O 11? Mniej więcej? A red mallet? Nie wiem. Kiedyś się miało jako zwierzęcie. Zwierzę. Zwierzątko. Zwierzę jest takim dziwnym do odmienienia. Na pojedyncze szczególnie. Bo zwierząt, no to wszyscy wiedzą, co znaczy zwierząt. No ta ryba była jakaś inna. Miała jakiś inny symbol. Ten jest sinkerem, widać, widać. Jak na dół zleciał. Halibut. Oraz. O! Zajebiście! Nie ma bandla, nie ma bandla, nie ma bandla, nie ma bandla. Rainbow Shell, sprawdzimy w drodze do domu. Możemy zakończyć powoli ten dzień. Myślę, że bardzo produktywne to wszystko było, to zrobiliśmy dzisiaj. Rainbow Shell. Wiecie, jakby wyglądała Polska, gdybyśmy zamiast tęcza mówili deszczołóg? Niejadalne, no nie dziwię się. Gifting? Leo to lubi, nie wiem kim jest Leo, jeszcze go nie poznaliśmy. Spoilery. Okej, okay, trash, spoko. Nie ma żadnym bundlu. Nie ma żadnego przepisu. W jakimś questie będzie używana. Ale czuję, że możemy ją sprzedać na razie. Ewentualnie ją się jutro sprzeda. Więc dajcie mi znać w komentarzu, czy mogę ją bezpiecznie sprzedać jutro. Sprzedaję to, to. To, to. To, to. Tyle sprzedaję. Tutaj idzie... Ruda. Ty jesteś ruda. Kole zostawimy sobie, bo daje... Nie, kole... Dobra, kole zostawmy, bo daje straż. Iridium, patyk, trash. To na razie zostawmy, to na razie zostawmy, może się przyda i to jest, na pewno zostawmy. Geode, z nim pójdziemy jutro. Kitku. Nie miziamy kitku, bo nie chcę, już dzisiaj mizialiśmy. Wszystko podlane, no dobra. Idziemy w spanko. Ciut poniżej godziny filmu, ale myślę, że bardzo dużo zrobiliśmy, więc ja bym wam chciał podziękować za oglądanie. Ja jak zwykle byłem Grafem 2, wy byliście genialną widownią. Zobaczymy się, przypuszczam, na kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Coraz lepsze wyświetlenie, coraz lepsze łapki w górę. Bardzo jestem zadowolony w ogóle z odzewu, z komentarzy. Superancko. Dzięki wielkie, trzymajcie się i pa pa. Kukuryku.